Kondycja myślenia 25 lat po encyklice Fides-Tratio to temat sympozjum, jaki odbyło się dziś w murach Akademii Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Jan Paweł II, niepodważalny autorytet, świadek wiary, nauczyciel prawdy i miłości do Boga i do Ojczyzny. Ludzkość przy i w obecności Jana Pawła II miała odwagę dyskutować, poszukiwać, kłócić się i doszukiwać się prawdy. Właściwie w imię wspólnego braterstwa, ale też w imię życia dla dobra i życia w dobru. Sympozjum, które odbyło się dziś w murach Toruńskiej Uczelni miało jeden nadrzędny cel – przypomnieć tę naukę, którą światu zostawił największy ze Słowian. Papież Polak w sumie napisał czternaście encyklik. Jedną z nich jest encyklika Fides et Ratio, która Światło Dzienne ujrzała 25 lat temu jest historycznym głosem papieża zmierzającym do uzdrowienia kultury duchowej, intelektualnej i moralnej naszego czasu. Mówił biskup senior diecezji świdnickiej ksiądz biskup Ignacy Dec. Naukową refleksję na temat roli zaufania w poznawaniu prawdy podjęła siostra Maria-Krystyna Bogdan. Wskazała, że zdobywanie wiedzy wiąże się z zaufaniem, ostatecznie jednak proces ten skutkuje wiernością. Prawda, zaufanie, wierność. Te trzy to pojęcia, które zdecydowanie przekraczają współczesne modele zdobywania wiedzy i edukacji, osiągania wyników naukowych. Encyklika Świętego Jana Pawła II jest fenomenem, który nie przemija, dotyka bowiem najgłębszych fundamentów pytania o istnienie człowieka, o jego sens i jego przeznaczenie podkreślał ksiądz profesor Paweł Bortkiewicz. Warto wracać do Świętego Jana Pawła II, i chyba trzeba. Tak jak kiedyś Leon XIII wołał i teatr Tomam wołać dzisiaj i teatr Joannem Paulu, bo w nim znajdujemy niejedno przełamanie kryzysu kultury myślenia i chybotliwości tej kondycji intelektualnej, która nas otacza. Polska potrzebuje ludzi sumienia, mówił powtarzając za świętym Janem Pawłem II rektor założyciel toruńskiej uczelni ojciec dr Tadeusz Rydzyk. Sumienie będzie dobre, jeżeli będzie dobry rozum, jeżeli będzie dobra wiara. W trakcie sympozjum odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów ukończenia studiów podyplomowych. Odebrali je przedstawiciele absolwentów studiów MBA 8 i 9 edycji, polityki ochrony środowiska, ekologii i zarządzania oraz retoryki i wystąpień przed kamerą 3 i 4 edycji. Pani Ewa Wiązowska. Część wykładową sympozjum poprzedziła msza święta w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i Świętego Jana Pawła II.